przyczyn. Powiem ci, twoim przeciwnikiem życiowym nie jest Bóg, tylko diabeł. To on za wszelką cenę chce zniszczyć twoje życie. Albo w taki, albo w inny sposób. Możesz się z tego śmiać, możesz z tego szydzić, ale wiesz doskonale, w jak wielu ciężkich sytuacjach jesteś. Wiesz doskonale, jak puszczają ci nerwy. Wiesz doskonale, jak czujesz się osamotniona. Wiesz doskonale, ile masz deficytów. Ale jest możliwość, żeby to zniknęło z twojego życia. Jest możliwość przyjścia do Boga dzisiaj tutaj na tej ziemi. Można mu oddać swoje życie. Ja to zrobiłem. Byłem człowiekiem, który nienawidził swojego ojca. Jak miałem 15 lat, to chciałem własnego ojca handlem zabić. Ponieważ całe życie był alkoholikiem, a kiedy miałem 15 lat, on zaczął mnie wychowywać. Powiedziałem do niego, bydlaku, nie masz żadnej władzy już nade mną. Ale wtedy moje serce było sercem kamiennym. Mając 17 lat zabiłem człowieka, trafiłem do więzienia. Potem napadałem, kradłem i niszczyłem ludzi. Ale kiedy po raz trzeci siedziałem w więzieniu, poznałem osobiście Jezusa Chrystusa. On przyszedł i zmienił moje życie. Podniósł moje życie. Oczyścił mnie z moich grzechów. I chcę ci powiedzieć, że ty też jesteś grzesznikiem i idziesz do piekła. I nie ma znaczenia, że ci głowę pokropili wodą, jak byłeś mały. Żadnego to nie ma znaczenia, bo to jest religia. Bóg mówi, musisz przyjść do mnie, uznać swoją grzeszność, a potem przyjąć moją łaskę, niezasłużoną przychylność. Ja dałem swojego Syna, Jezusa Chrystusa, zamiast ciebie. Ten krzyż na Golgocie był dla ciebie, ale ja usprawiedliwiłem cię z łaski. Uznaj ten fakt. Uwierz, że Jezus zmartwychwstał i oddaj mu sterium swojego życia, a wejdziesz do nieba. Dzisiaj o 18 godzinie będziemy głosić Ewangelię, uzdrawiać chorych, wypędzać demony. Na równi klubowej będziemy w dużym namiocie działać. Przyjdź na 18 godzinę, doświadcz Bożej mocy.